Minęła ósma, Piotr Gieraga, witam Państwa. Po nocnej ulewie Warszawa jest kompletnie sparaliżowana. Trasa S8 między węzłami Marymącka i Wisłostrada została zalana przez intensywne opady deszczu. Droga jest zablokowana w obu kierunkach i to jest sytuacja, z którą warszawiacy mierzą się już nie pierwszy raz. To już kolejny raz, kiedy taka sytuacja następuje i władze Warszawy w ogóle nic nie nauczyły się. Ludzie stoją w kilometrowych korkach. Jedną z ofiar tej sytuacji jest nasz dyrektor programowy Michał Rachoń. Michale, powiedz, jak wygląda sytuacja, czy w ogóle jest szansa, że dotrzesz do nas dziś? Zobaczymy. Ja spędziłem ostatnie więcej już niż 2 godziny w samochodzie, próbując dojechać do centrum Warszawy. Z komunikatów, które podaje policja i z komunikatów, które dostępne są w tej chwili w mediach, wynika, że w zasadzie większość mostów warszawskich jest zakorkowanych. Cała trasa S8 jest zamknięta na wiele kilometrów przed miastem stołecznym. Z informacji, które ja jechałem od strony Białegostoku, ale z tych informacji, które pojawiają się w tej chwili, wynika, że również, widzimy w tej chwili na zdjęciach naszego drona, zamkniętą po prostu w centrum Warszawy jedną z głównych arterii S8, ale kiedy spojrzeć na zarówno na mapę, ja jestem w tej chwili przy dworcu w Wileńskim w Warszawie, gdzie tutaj spędziłem ostatnie 45 minut, próbując dojechać do centrum Warszawy. To jest rzecz, która powtarza się w mieście stołecznym po raz kolejny. Państwo pamiętają historie dotyczące Czajki. Historie dotyczące Czajki związane były z ulewami, z tym, że miejska infrastruktura nie jest w stanie przyjąć wody, kiedy pojawiają się jakiekolwiek opady. Wczoraj tak właśnie było i w efekcie dzisiaj po prostu całe miasto stoi w korkach. W oficjalnej komunikacji polskiej policji pojawiają się informacje o tym, że mieszkańcy miasta stołecznego mają zostawić w domach samochody, żeby samochodami nie jeździć. Mamy informacje i zdjęcia, będziemy je Państwu pokazywać, z zalanych tunelów w centrum miasta, kolejnych mostów. Tak naprawdę trudno jest znaleźć drogę i trasę, którą można w tej chwili się przedostać do Warszawy w zasadzie z dowolnego kierunku. To co Państwo widzą, to jest coś niesamowitego. To jest zdjęcie z naszego drona. Ono pokazuje jedną z głównych takich arterii, którą dla tych z Państwa spoza Warszawy, którymi z podwarszawskich miejscowości zarówno od wschodu, jak i od drugiej strony od zachodu dojeżdżają ludzie do pracy, i ona jest w tej chwili pusta, choć są poranne godziny szczytu. Ja tylko pokażę, jak wygląda jedno ze skrzyżowań tutaj w tej chwili w bezpośrednim centrum miasta, i ten stan rzeczy można skonfrontować z pustą arterią dowożącą ludzi. Ona jest pusta właśnie dlatego, że w kilku miejscach jest w tej chwili po prostu zalana. My będziemy się tym dzisiaj zajmować. To jest po raz kolejny dowód na to, jak niekompetentni są ci, którzy miastem stołecznym od lat już przecież zarządzają. No tak, to jest to, co właśnie widzimy teraz na zdjęciu. To są S8 między węzłami Marymącka i Wisłostradą. Tam w tym miejscu wielokrotnie widzieliśmy takie obrazki, jak ludzie próbują pływać na różnych pontonach, jakichś tam kajakach. Nawet były takie żarty. To są obrazki, które obserwujemy od lat. Tego rodzaju, no, nazwijmy to happeningi w poprzednich latach, kiedy działy się takie rzeczy, ale proszę się, to jest naprawdę coś niesamowitego. Ta trasa w zasadzie przez cały dzień od rana do nocy jest pełna samochodów i fakt, że ona jest w tej chwili zamknięta, no bo po prostu w kilku jej miejscach jest totalnie nieprzejezdna ze względu na te wczorajsze ulewy. Ja w kilku różnych miejscach na przestrzeni, no w zasadzie 50 kilometrów próbowałem na tę trasę wjechać. Zresztą widzimy w tej chwili, nasz dron pokazuje, no, że tam się po prostu znajduje woda. No to jest coś po prostu niebywałego. Ile razy może się to wydarzyć? Dzieje się to po raz kolejny. Gdzie jest Rafał Trzaskowski? Gdzie jest prezydent miasta stołecznego Warszawy? Gdzie są
gdzie są ministrowie odpowiedzialni za te wszystkie rzeczy. To jest rzecz zupełnie niebywała i pokazująca po prostu skrajną niekompetencję ludzi, którzy zajmują się, a przynajmniej powinni zajmować się tego rodzaju sprawami. Będziemy na pewno dzisiaj próbowali pytać wszystkich, którzy są za to odpowiedzialni, dlaczego taka sytuacja powtarza się w Warszawie, ale wydaje się to niedorzeczne, jeżeli zostawcie samochody, jedźcie komunikacją miejską, przez komunikację autobus też tamtędy nie przejedzie, też będzie stał w tym korku. Poza tym metro też może być zalane. Na razie jeszcze nie mamy informacji o tym, czy metro działa normalnie. Ale to są przecież też tunele na taki chłopski rozum. Ja czekam na informacje dotyczące tego, ile tej wody deszczowej jest w stanie przyjąć w tej chwili w warszawska kanalizacja. No czekamy na zdjęcia, które przecież już pamiętamy i znamy bardzo dobrze, no wystrzeliwujących studzienek. Nie wiemy, jak to wyglądało w nocy. No w tej chwili widzimy efekty, proszę bardzo. No to są zdjęcia z naszego drona pokazujące, z czym mamy tutaj w tej chwili do czynienia. A meteorolodzy tłumaczą, że to była jakaś naprawdę wyjątkowa superkomórka. Ta burzowa chmura właściwie pojawiła się już wczoraj wieczorem na Mazowszu, także to wyjątkowo lało całe popołudnie, cały wieczór i też utrzymywał się ten deszcz w nocy. Poza tym te nawałnice spowodowały też wiele szkód, w ogóle nie tylko w Warszawie, ale też w całym tutaj regionie. Strażacy interweniowali setki razy, będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać także ze strażakami. Będziemy próbowali z pewnością połączyć się z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, żeby wytłumaczyli nam, co to jest ta superkomórka, czy to jest jakaś nowość, która wszystkich zaskoczyła, czy można się było jakoś do tego przygotować mieszkańców, ostrzec ich przed tym. To ja przede wszystkim czekałbym na wyjaśnienia ze strony prezydenta Warszawy, bo to nie jest sytuacja incydentalna. To znaczy to dosłownie po raz kolejny, ja już nie wiem, który to już raz, druga połowa sierpnia w Warszawie oznacza właśnie takie sytuacje. Państwo świetnie pamiętają takie sytuacje, które skutkowały kolejnymi awariami systemu w Czajce. No nad tym, jak wiemy, trwały prace. No zobaczymy, jak te efekty, jakie to przyniesie efekty w tej chwili. W zeszłym roku nie mieliśmy już podobnych sytuacji, no ale dosłownie kilka ostatnich tygodni wakacji w latach poprzednich, również w trakcie poprzednich kampanii wyborczych miało również taki wymiar i to jest rzecz zastanawiająca i to jest rzecz również wymagająca pewnej reakcji, więc no czekamy na tę reakcję, czekamy na reakcję ze strony miasta stołecznego, czekamy na reakcję ze strony wszystkich tych, którzy dziś właśnie tymi rzeczami powinni się zajmować. Ja sobie nie przypominam tego rodzaju sytuacji. Widzą państwo na mostach nad trasą S8 samochody mediów. No to jest rzecz, która już w tej chwili no, przypomina. Ja nie przypominam sobie tego rodzaju sytuacji. No widzieliśmy ostatnio zamkniętą trasę S8, ale tej skali paraliżu miasta ja nie widziałem. Zaczyna już przypominać jakiś taki stały kanon, że kiedy pojawi się taka burza, to zawsze mamy taką samą scenę, szczególnie tam w okolicach właśnie Żoliborza, gdzie ta trasa S8 jest zamknięta. Michale, bardzo ci dziękuję. Będziemy się jeszcze z tobą łączyć. Znaczy, mam nadzieję, że przyjedziesz. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczymy się w stacji. Tak, że się zobaczymy w stacji, ale jeżeli nie, no to jeszcze porozmawiamy. Życzę, żeby ten korek się tam jak najszybciej rozładował. Jesteś tam po drugiej stronie jeszcze, tak? Wisły na Pradze. Jestem po drugiej stronie i wygląda na to, że nie będę w stanie przejechać mostem, który jest dosłownie przede mną, więc będę musiał znaleźć jakąś. Dobrze, to dziękuję ci bardzo. Życzę cierpliwości. Tam spokojnie czekaj sobie w tym korku. A my połączymy się w tej chwili z doradcą prezydenta Alwinem Gajadurem.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jak pan ocenia tą sytuację, zwłaszcza że no, był pan już świadkiem tego wiele razy. To nie pierwszy raz, kiedy Warszawa jest kompletnie sparaliżowana. Czy władze mogły coś tutaj zrobić więcej i przygotować się do tej sytuacji? Czy kto tutaj zawinił? Czy dyrekcja dróg krajowych, czy władze miejskie? Proszę nam to wytłumaczyć, jak to z pana problem, punktu widzenia wygląda. Panie dyrektorze, to jest problem złożony, bo są ulice w Warszawie zarządzane przez prezydenta Trzaskowskiego, no i widzimy, co się dzieje, zalane ulice. I to nie pierwszy raz, bo kilka lat temu też widzieliśmy istny Armagedon, kiedy można było praktycznie łódkami pływać po ulicach Warszawy, zatkane sukienki odpływowe. Nie wiem, ja często jeżdżąc po Warszawie widzę niektóre miejsca, gdzie wystarczy, że trochę deszczu spadnie. To nawet nie chodzi o jakiekolwiek ulewy i woda nie jest właściwie odprowadzana z ulicy. Robi się tak naprawdę wielkie rozlewisko. Więc tutaj trzeba powiedzieć jedno, prezydent Warszawy no, zarządza Warszawą, to można zobaczyć dzisiaj, jak zarządzanie Warszawą wygląda przez prezydenta Trzaskowskiego. To jest tak naprawdę tragedia. W ogóle generalnie zarządzanie przez prezydenta Trzaskowskiego Warszawą tak wygląda, chociażby remonty ulic, paraliż chociażby Mokotowa, Wilanowa. Prezydent Warszawy jest odpowiedzialny już od 2 lat, kiedy chociażby budowa tramwaju do Wilanowa całkowicie sparaliżowała te dzielnice, ta budowa się opóźnia i kierowcy co chwila są zaskakiwani. Wczoraj też zmieniono organizację ruchu i już wczoraj tam były korki. Dzisiaj nawet nie chcę sobie wyobrażać, co się dzieje w tej części Warszawy, Bokotów, Wilanów, bo zapewne też wszystko stoi. Więc za to odpowiada oczywiście, jeśli chodzi o Warszawę, prezydent Trzaskowski. To jest skandal, jak wygląda tutaj zarządzanie, bo to już jest któryś raz, kiedy po deszczu całkowicie staje Warszawa. Ja rzuciłem okiem na Google Maps i widać praktycznie w Warszawie wszędzie jest czerwony kolor, nie można nigdzie bez zatorów, korków przejechać. Więc tutaj mówimy o Warszawie, ale druga rzecz to jest trasa S8 zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tam ja widziałem filmiki, gdzie praktycznie do połowy ciężarówki ciągników siodłowych jest woda, czyli tam można pływać łódką. Pytanie, co robi w tej chwili Generalna Dyrekcja? Gdzie jest pan minister Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, odpowiedzialny, nadzorujący generalną dyrekcję, powinien być w sztabie i koordynować to, co się dzieje. Obawiam się, że pan minister Klimczak, który jest znany z tego, że jak coś się dzieje, to szybko chowa się, tak aby za nic nie odpowiadać. To chociażby też przykład przewoźników, przed którymi ucieka, chowa się, nie odbiera telefonów. Zapewne dzisiaj też, jeśli już się obudził, to nie wiem, czy zajął się tym, czy jest w sztabie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i to koordynuje. Proszę się zapytać Ministerstwa Infrastruktury, co robi szef resortu lub odpowiedzialny, bezpośrednio nadzorujący wiceminister Stanisław Bukowiec. Tak, z pewnością będziemy tam dzisiaj dzwonić, będziemy próbowali dowiedzieć się u źródła, co się stało, dlaczego to tak wygląda i co można zrobić, co można było zrobić i dlaczego tego ktoś nie zrobił, bo to przecież nie jest tylko problem. Ja widziałem, panie redaktorze, jeszcze wejdę panu słowo, widziałem wpis chyba sprzed godziny na X-ie prezydenta Warszawy, który właśnie napisał, że były deszcze. No i miasto działa i najlepiej jakby warszawiacy przesiedli się do komunikacji miejskiej, a najlepiej jeszcze do metra, bo metro kursuje, więc odpowiedź prezydenta Warszawy jest po prostu bulwersująca i nie wiadomo, czy się
z tego śmiać czy płakać. No, można by się śmiać, jeżeli by to nie była taka tragiczna sytuacja, gdzie warszawiacy nie mogą na czas dojechać do pracy, do lekarza, na ważne spotkania. Więc prezydent Warszawy, który mówi, że metro kursuje i można pojechać komunikacją miejską, no po prostu jest, panie redaktorze, żałosne. No tak, metro kursuje, ale tu chodzi o też o tranzyt, który no nie jest tylko... No oczywiście, no to... Więc dlatego... setki ciężarówek, tych ciągników siodłowych zostało przeniesionych, przekierowanych na ulice warszawskie. No oczywiście i dlatego chociażby spojrzałem, ulica Radzymińska, na Google Maps jest cała czerwona. Cała ta ulica stoi, no ponieważ trasa S8 jest zalana i ruch z Marek zapewne został skierowany na ulicę Radzymińską. Więc rady prezydenta Trzaskowskiego, żeby jechać komunikacją miejską, też są absurdalne, bo autobusy tak samo stoją, panie prezydencie, w korkach. Nie przelecą, nie oblecą tego korka. Natomiast mówienie o metrze, no metra może korzystać tylko część warszawiaków, a reszta mieszkańców stolicy też musi jakoś dotrzeć do pracy, też musi dojechać do lekarza czy na inne spotkania. Więc zachęcam pana prezydenta, żeby taki bzdur nie pisał, tylko wziął się za robotę. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Przypominamy, że po nocnej ulewie trasa S8 w Warszawie między węzłami Marymącka i Wisłostrada została zupełnie zalana i jest zablokowana z powodu intensywnych opadów deszczu. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Do Warszawy ściągane są dodatkowe jednostki straży pożarnej, już nie tylko z najbliższych okolic, ale nawet z Grójca. Pełne ręce roboty mają oczywiście stołeczni policjanci, ale są bezradni, bo jedynie mogą kierować te ciężarówki po prostu z trasy S8 do Warszawy na drogi miejskie, które są w tej chwili też kompletnie zakorkowane. Burzowa chmura z obfitymi opadami... Z opadami deszczu pojawiła się na Mazowszu już w poniedziałek po południu, czyli wczoraj po południu. Nawałnica spowodowała wiele szkód. Koło Grodziska Mazowieckiego zawaliły się dachy dwóch hal produkcyjnych. Następnie pogoda nieco się uspokoiła, niestety nie na długo. W nocy znowu obficie padało. Do godzin porannych strażacy z Warszawy interweniowali około 800 razy przy usuwaniu skutków nawałnic. Komenda Stołeczna Policji apeluje do kierowców, by zostawiali samochody i korzystali z komunikacji miejskiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aktualizuje ostrzeżenia. Czerwony najwyższy stopień obowiązuje nie tylko na południowym zachodzie kraju, lecz również w centrum większości Mazowsza. Cały czas pojawiają się doniesienia dotyczące kolejnych lokalnych podtopień w licznych miejscowościach i to już nie tylko na Mazowszu, w Warszawie, ale także w Wielkopolsce, w województwie łódzkim. Zalanych zostało wiele ulic, także w Sieradzu czy Ostrowie Wielkopolskim. Łączymy się teraz z Komendą Miejską Policji, z sierżantem Markiewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda w tej chwili okiem Policji Warszawskiej sytuacja w Warszawie? No, w związku z tymi ulewami, które nawiedziły Warszawę w nocy, komendant stołeczny ogłosił alarm dla policjantów garnizonu stołecznego. Policjanci pomagają kierującym, którzy utknęli w korkach lub ich samochody się podtopiły, kierują objazdami. No tutaj najtrudniejsza sytuacja jest na trasie S8 od węzła Zielonka do ulicy Połczyńskiej. W tej chwili w tym miejscu z kierunku z Marek na Poznań puszczane są tiry, żeby rozładować troszeczkę to natężenie ruchu, które wystąpiło. Puszczane są tiry, gdyż no, są wysokie i są w stanie w ogóle przejechać przez to miejsce. No, samochody, dla samochodów osobowych ta trasa jest całkowicie zablokowana. Innym miejscem w Warszawie jest trasa S79, tam w kierunku z S2, jak się skręca w kierunku lotniska.
Zalany jest tunel. Tam również pracują zarówno strażacy, jak i policjanci. Policjanci kierują ruchem, kierują objazdami. A oprócz tego, oprócz pracy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, no tutaj policjanci innych komórek również pomagają mieszkańcom tych bloków, tych mieszkań, gdzie parkingi zostały zalane, gdzie garaże są pozalewane. Informują mieszkańców o konieczności przeparkowania swojego auta, gdyż poziom wody w tych parkingach cały czas może się podnosić. No i w związku z tymi wszystkimi utrudnieniami, jakie są, no apelujemy do mieszkańców Warszawy, żeby pozostawili swoje samochody, jeżeli jest to oczywiście możliwe, w bezpiecznych miejscach i korzystali z komunikacji miejskiej. O, widzimy już na zdjęciach, właśnie z naszych zdjęciach z drona, że już tiry jadą. Jak ja jeszcze jechałem do pracy w okolicach godziny 5:30, to właśnie na węźle Połczyńska, na S8, tam policja zablokowała drogę i nie mogłem skręcić na S8, ale tiry też nie jechały. Tiry jechały prosto na Połczyńską i totalnie zakorkowały, jakby pakowały się do centrum Warszawy. Tak, żeby... To wszystko się zgadza rzeczywiście, natomiast no tutaj strażacy wypompowali już troszeczkę tej wody z trasy S8. Już w tej chwili jesteśmy w stanie przepuszczać tiry. Ale w obu kierunkach? Marek na Poznań. Nie, na tą chwilę tylko z kierunku Marek na Poznań. Aha, no. Na trasie S8. A rozumiem. A teraz czy ta sytuacja spowoduje także jakieś zaburzenia, jeśli chodzi o komunikację miejską, szczególnie myślę o metrze, czy ma pan jakieś informacje na ten temat? Czy metro działa normalnie, czy też są jakieś problemy z zalaniami? No do nas, na tą chwilę do nas nie wpłynęły żadne informacje, natomiast no tutaj polecam skontaktowanie się z rzecznikiem metra warszawskiego, który jest na pewno na bieżąco i udzieli państwu takiej informacji. Natomiast do nas jako do policji no taka informacja nie wpłynęła, żeby tutaj, jeżeli chodzi o metro, były jakieś utrudnienia. Dziękuję bardzo. To był sierżant Rafał Markiewicz. Jeszcze będziemy próbowali się jeszcze kontaktować dzisiaj także z policją, zarówno z Wydziałem Ruchu Drogowego, bo sytuacja komunikacyjna, ruch drogowy w Warszawie jest sparaliżowany, a także z Komendą Główną Policji, bo tu nie chodzi tylko też przecież o komunikację, o ruch drogowy, ale także setki podtopionych piwnic, zalanych garaży. W Warszawie jest bardzo wiele garaży podziemnych, które są zalane i tu są też, jest bardzo trudna sytuacja. Pełne ręce roboty ma Straż Pożarna. Z pewnością będziemy się łączyć z rzecznikiem Straży Pożarnej, który opowie nam, jak wyglądają w tej chwili ich prace. Wiemy, że tych interwencji jest tysiące. Przypomnijmy, że po nocnej ulewie w Warszawie ruch jest sparaliżowany, komunikacja, szczególnie jeśli chodzi o trasę S8 między węzłami Marymącka i Wisłostrada, ale to powoduje, że cała Warszawa, cały ruch, jeśli chodzi o przeprawę z jednej części z Warszawy, z Pragi na z lewobrzeżnej na prawobrzeżną, jest bardzo utrudniony. Ludzie stoją już kilkadziesiąt minut, a nawet już ponad godzinę w porannych korkach, a przecież jest 8:24, to jest moment, kiedy właśnie jest ten szczyt dojazdów do pracy, do Warszawy. Jedyne szczęście to jest to, że są wakacje, bo tak to sytuacja byłaby po prostu fatalna. Do Warszawy ściągane są dodatkowe jednostki Straży Pożarnej, nie tylko z najbliższych okolic, ale także nawet z Grójca. Pełne ręce roboty mają stołeczni policjanci, wszystkie służby, Straż Pożarna, pogotowie ratunkowe. A wszystko zaczęło się wczoraj po południu. Burzowa chmura z obfitymi opadami deszczu pojawiła się na Mazowszu. Wczoraj po południu nawałnica spowodowała wiele szkód. Między innymi w wielu miejscach zawaliły się dachy hal produkcyjnych. Następnie wieczorem wydawało się, że pogoda nieco się uspokoiła, ale niestety nie na
Nie na długo, bo w nocy z poniedziałku na wtorek znów obficie padało do godzin porannych. Strażacy w Warszawie tylko interweniowali około 800 razy przy usuwaniu skutków nawałnic. Komenda Stołeczna Policji apeluje do kierowców, by zostawili swoje samochody i korzystali w miarę możliwości z komunikacji miejskiej. I to wszystko na razie, jeśli chodzi o pogodę. Do rozpoczęcia roku szkolnego. Teraz chwila przerwy, za moment wrócimy do Państwa. Po ujawnieniu pod koniec 2021 roku przez zlokalizowaną w Kanadzie organizację Citizen Labs informacji o użytkownikach systemu Pegasus, ówczesna opozycja w Polsce podniosła krzyk. Szybko protest przeciwko wykorzystywaniu programu szpiegującego stał się jednym z głównych haseł późniejszej koalicji Tuska, a po przejęciu władzy jednym z jej najważniejszych zobowiązań. W Sejmie powstała specjalna komisja, która ma działać w sprawie ujawnienia faktów rzekomej afery Pegasusa. Na pewno największa afera w historii, no już grubo ponad 30 lat niepodległości Polski, bo jest porównywalna, a nawet przekracza skalą aferę Watergate. Paweł Rubcow, działający w Polsce szpieg GRU, jako hiszpański dziennikarz Pablo González, rozwija kontakty z opozycyjnymi dziennikarzami i wspiera opozycję skupioną wokół Donalda Tuska. Tutaj rzeczą jest istotną ci ludzie, którzy pomagali samemu Rubcowowi, dlatego że był ich legion. No, ja ujawniłem nazwisko Magdaleny Hodownik jako osoby, która wspólnie zamieszkiwała z Pawłem Rubcowem. Co ciekawe, nikomu z ówczesnej opozycji nie przeszkadza, że ruski szpieg stosował kalki wprost z sowieckiej, a później rosyjskiej propagandy. Rubcow pisał w 2020 roku. Polska, kraj, który w latach 20. i 30. XX wieku prowadził dość agresywną politykę, atakując młodą Rosję radziecką, okupując częściej miast nadbałtyckich lub utrzymując część Czechosłowacji po zajęciu jej przez hitlerowskie Niemcy. Nieoficjalnie mówi się, że polskie służby zdekonspirowały i zatrzymały hiszpańskiego dziennikarza przy użyciu systemu Pegasus. W tym czasie ówczesna opozycja i opozycyjne media protestowały przeciwko jego zatrzymaniu i przeciw używaniu przez służby systemu Pegasus. Czyim interesie jest zwalczanie zdolności polskich służb do w jakimś sensie rozpracowywania środowisk szpiegowskich? W czyim interesie ówczesna opozycja, dzisiaj rządzący, pozbawiali polskie służby oczu i uszu na działalność szpiegowską? Dwa miesiące po zatrzymaniu Rubcowa w kwietniu 2022 roku wybucha tak zwana Catalan Gate. Organizacja Citizen Lab alarmuje, że hiszpańskie władze inwigilują secesjonistów z kraju Basków i z Katalonii. Wśród nich m.in. byłego prezydenta Katalonii Carlesa Puigdemont oraz związanego z katalońskimi separatystami prawnika Gonzalo Boye, dobrych znajomych Pablo Gonzaleza. Według hiszpańskiej żony ruskiego szpiega to właśnie Boye w polskim więzieniu odwiedzał zatrzymanego Rubcowa. On odgrywał bardzo istotną rolę właśnie pod kątem wysadzania od środka Hiszpanii, a więc wspierania ruchu separatystycznego, stąd kampanię na rzecz uwolnienia Rubcowa. System Pegasus miał także pomóc w wyłapaniu w marcu 2023 roku siatki 9 współpracujących z Rosją szpiegów i sabotażystów. Niedawno dowiedzieliśmy się, że podległym Donaldowi Tuskowi służbom uciekła dwójka szpiegów z zatrzymanej w czasach PiS grupy, zwolnionych przez sąd z aresztu. Wracamy do tematu paraliżu komunikacyjnego w Warszawie. Jest ze mną w studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef MSWiA Marcin Przydacz. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, jak udało się panu dojechać dzisiaj do nas do studia? No jakoś się udało, nie było rzeczywiście łatwo, bowiem Warszawa jest w całości sparaliżowana, poblokowane są drogi, wszędzie korki, a przecież no nie dzieje się żaden Armagedon w postaci, nie wiem, wybuchu wulkanu, prawda, czy wojny, po prostu padał deszcz, dość oczywiście intensywny, no ale takie miasto jak Warszawa, stolica
prawie 40-milionowego państwa, no chyba powinna być przygotowana na to, że potrafi odprowadzić deszczówkę do kanałów deszczowych. No widać ewidentnie, że władze Warszawy są nieprzygotowane do tego typu sytuacji. Władze Warszawy zajmują się prawdopodobnie wszystkim innym, tylko nie tym, co jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania tego miasta, bo to przecież nie pierwsza taka wtopa Rafała Trzaskowskiego. Wtopa tutaj rzeczywiście ma podwójne znaczenie. No, fakt, że redaktorzy nie mogą dojechać, bo ja czytam na portalu X, to nie tylko Telewizja Republika. Generalnie wszyscy piszą, że nie mogą dojechać w różnego rodzaju miejsca do pracy. No, pokazuje to jakby systemowy problem. No, ktoś tutaj zawalił i z całą pewnością odpowiedzialność spada tutaj na Rafała Trzaskowskiego. Warszawiacy w moim przekonaniu oczekują przede wszystkim od swoich władz tego, żeby zapewniała te podstawowe usługi, żeby było czysto, bezpiecznie i można było jeździć. A to, czy prezydent Warszawy mówi po francusku, czy nie, ma naprawdę drugorzędne znaczenie. No tak, bo prezydent Warszawy, wydaje się, zajmuje się ostatnio wieloma sprawami ideowymi, a nie realizacją tego, czego potrzebują warszawiacy, zwłaszcza, że te sceny już obserwujemy nie drugi, trzeci raz, ale ja mieszkam w Warszawie 15 lat już... Kilka razy, może z 5-6 razy widziałem ten właśnie odcinek między Marymącką a Wisłostradą zalany. Ludzie po prostu robią sobie żarty, pływają pontonami, kajakami w tym miejscu. No to jest wstyd dla władz. Czy władze, czy jakiekolwiek ktoś, kto zajmuje się tą trasą, czy jest plan B? No, to jest pytanie. No przecież powinno być jakieś, jeżeli to jest kryzys, który przerasta dzisiaj władze Warszawy, no to powinno być uruchomione jakieś zarządzanie kryzysowe, jakieś procedury, co w takim wypadku robić, a przede wszystkim odpowiednia komunikacja. No ja czytam prezydenta Trzaskowskiego piszącego o Alanie Delon, prawda, o francuskich aktorach. No czytam też wczorajszy komunikat, no że były ulewy i są problemy na drogach, no ale taka komunikacja na bieżąco powinna być prowadzona. No, ludzie stoją w korkach, nie wiedzą, co robić, nie wiadomo, czy jechać do pracy, czy nie jechać, którędy. No, brakuje tego absolutnie na poziomie i komunikacyjnym, i na poziomie zarządzania tym kryzysem. To są podstawowe sprawy. Jeżeli prognozy wskazywały na taką sytuację, to urzędnicy powinni być już w nocy tak naprawdę zawezwani i planować, co z tą sytuacją zrobić. No, osobną sprawą jest oczywiście jakiś audyt i sprawdzenie, dlaczego do takich sytuacji dochodzi tak często, bo to już, tak jak pan mówi, nie pierwszy raz, no ludzie sobie żarty robili, no kajakami czy pontonami pływali po ulicach miasta Warszawy. Może trzeba kanalizację przebudować w tym miejscu po prostu, może trzeba rurę o większej średnicy tam po prostu zakopać. No, ale to są chyba proste rzeczy. No, nawet nie trzeba być inżynierem, no, nie trzeba być jakimś specjalistą. No, wiadomo, że jak jest duży napływ wody, to musi być odpowiednia przepustowość rur odbierających tą wodę. Albo być może one są nieserwisowane, są w jakimś sensie zatkane, nieudrożnione. No, różne rzeczy, ale to sierpień, czy w ogóle wakacje, często to jest moment intensywnych opadów. Naprawdę... No, wstyd, naprawdę wstyd, że stolica naszego państwa po prostu jest sparaliżowana, bo ktoś nie zajmuje się tym, do czego został powołany. Przecież warszawiacy wybierają sobie prezydenta Warszawy nie tylko po to, żeby jeździł, lansował się na świecie, tylko przede wszystkim po to, aby zapewniał podstawowe usługi. Od tego jest samorząd. I to, co rozumie każdy wójt, każdy burmistrz małego miasteczka, tego nie rozumie prezydent dużego miasta stołecznego Warszawy. Poza tym wysyłane są takie kuriozalne komunikaty, żeby kierowcy zostawili samochody i jechali autobusem, tak jakby ten autobus mógł tamtędy przejechać. No niektórzy to już zostali zmuszeni do zostawienia w tych strugach wody, bo przecież widziałem samochody, które po prostu utknęły na środku ulicy, zalane wodą. To kolejne oczywiście pewnie koszty, no ale
No znów, cóż to za absurdalna komunikacja. Jedyne, co potrafią powiedzieć, to zostawcie samochody i przesiądźcie się do autobusów. No a gdzie jest jakaś konferencja prasowa? No, coś opowiedzieć, wytłumaczyć, z czego się to wzięło, jaki jest plan działania, co będzie dalej robione, to na poziomie władz samorządowych. No ale przecież mamy także władze centralne, mamy też władze państwowe. Mówię tutaj i o premierze, i o ministrach odpowiednich za bezpieczeństwo. Mówimy o stolicy państwa. To naprawdę nie są przelewki. Mówimy też o podstawowych, kluczowych urzędach, które odpowiadają za funkcjonowanie państwa polskiego, za jego bezpieczeństwo i tak dalej. Jeżeli zwykły deszcz jest w stanie dzisiejszą platformerską Polskę, polską administrację sparaliżować, no to boję się myśleć, co może się wydarzyć, jeśli byłoby coś znacznie gorszego. Zobaczmy, co się dzieje w tej chwili na Mokotowie, w tych miejscach, w których no drastycznie widać, jak sobie władze Warszawy nie radzą z deszczem. To co pan minister powiedział przed chwilą, aż strach pomyśleć, co by się stało, jeżeli to było coś więcej niż deszcz. Michał Gwardyński, powiedz nam, Michale, czy ty stoisz w wodzie po kolana w tej chwili? Czy to tylko takie ujęcie? Dzień dobry państwu. Mieliśmy jechać na węzeł przy łączący Okęcie ze Służewcem, który jest zamknięty, jak dowiadujemy się z najnowszych informacji, który został całkowicie zalany, no ale niestety również tego typu tutaj spotkała nas po prostu, no można powiedzieć wprost, wody mamy prawie po kolana, tego typu sytuacja. Z drugiej strony widzimy samochody, które od ulicy Czarnomorskiej próbują przedostać się, aby ominąć Aleję Generała Sikorskiego i te korki na niej spowodowane. No niestety to się nie udaje. Widzą państwo też w tle ciągnik, który pomaga właśnie holować te samochody, które utknęły przy ulicy Czarnomorskiej. Większość mieszkańców zostawiła tu swoje samochody na noc, zaparkowała. Tu znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów za nami osiedle mieszkaniowe. Normalna rzecz, że każdy zostawia samochód na chodniku gdzieś w odległości 100-200 metrów przed swoim mieszkaniem. No i te samochody tak naprawdę ugrzęzły w tej wodzie, która jest po kolana. Widzimy również po drugiej stronie samochód, który stoi dość w poprzek ulicy. Może tutaj nie uda nam się tego aż uchwycić, aż pokazać, ale właśnie teraz będą trwały prace. Ten ciągnik podjedzie do jednego z mieszkańców po to, aby właśnie no, świadczyć pomoc, aby holować tutaj ten pojazd, który utknął w tej wodzie, której jest, zdaje się, no tak co najmniej 30 może i nawet bym powiedział 40 centymetrów, więc można powiedzieć taki czynnik obywatelski tutaj też wchodzi w grę. Wiele samochodów z wyższym zawieszeniem próbowało również no, spróbować przejechać przez tą ulicę Czarnomorską. Niestety nie udało to się generalnie mieszkańcy podejmowali decyzję po przejechaniu kilkunastu metrów, że jednak warto się wycofać. Właśnie obserwujemy teraz tutaj taki element właśnie tego holowania. Podjeżdża ciągnik tyłem, będzie za chwilę za pomocą linki wyciągał ten pojazd, no bo jak widzimy sytuacja jest rzeczywiście no dla wielu mieszkańców Warszawy dramatyczna, dla wielu mieszkańców Mokotowa i już nie mówimy tylko o tych drogach dojazdowych, o tych drogach głównych, które zostały zalane, między innymi trasa toruńska, między innymi ten węzeł przy S79, ale również o takich drogach bliskich, pobocznych, osiedlowych, drogach wewnętrznych bardzo często. Sznur samochodów, który widzimy po drugiej stronie i kierowcy, którzy chcą ominąć zatory drogowe, którzy decydują się na przejechanie tymi osiedlowymi drogami. Jednak no, jak widzimy, samochód za samochodem zostaje podjęta decyzja, że
nie będą przejeżdżać, nie będą podejmować się tego typu ryzyka, aby właśnie nie skończyło się w taki sposób, jak tutaj obserwujemy w tym momencie na własne oczy. Państwo mogą zaobserwować na ekranach, bo te samochody, one no, po prostu ugrzęzły w tej błocie. Ja tam widzę pana, który ma wodę, tam jeszcze więcej tej wody jest. On ma już naprawdę tej wody po kolana, więc to jest już kilkadziesiąt centymetrów. Warszawska kanalizacja nie jest w stanie przyjąć takiej ilości wody, no co widzimy w tym momencie na własne oczy. I chyba widzimy, że ta próba jednak nie została zakończona sukcesem. Będzie drugie, trzecie podejście. Za chwilę ten ciągnik też gdzieś podjedzie bokiem, będzie próbował właśnie wyciągnąć te samochody. Ja widzę również drugi z samochodów, który ma włączone światła jeszcze jakieś 100 metrów dalej i no tam też będzie próba. Jest pomoc drogowa, ale już taka wyposażona w naprawdę ciężki sprzęt, ciężkie narzędzia. Może uda się gdzieś to pokazać. Podejdziemy tam bliżej, w tamtą stronę, jak to wygląda. Również porozmawiamy z mieszkańcami na temat tej sytuacji, no bowiem, proszę państwa, no widzą państwa, woda po kolana na warszawskim Mokotowie. Te opady rozpoczęły się wczoraj około godziny 21. Takie najbardziej zintensyfikowane były między godziną 23 a 1 w nocy. Były również pytania, informacje, komentarze co do tego, jak funkcjonuje metro. Z informacji, które udało mi się pozyskać na miejscu wczoraj jeszcze wieczorem, była zamknięta stacja Stokłosy oraz Racławicka. To są te dwa miejsca, w których pracowała Straż Pożarna i to jest informacja potwierdzona, to jest informacja zweryfikowana, więc warszawskie metro wczoraj w godzinach wieczornych, linia M1 nie funkcjonowała. Ta linia M1 w wielu miejscach jest też zbudowana na takim dość bardzo płytkim tutaj tym aspekcie, więc bardzo łatwo o zalanie tych stacji i widzimy właśnie tutaj też prace, których będą podejmować się mieszkańcy w ramach takiego społecznego, oddolnego odzewu. I z każdym metrem, z którym idziemy, no to widzimy, że tej wody jest, proszę państwa, coraz więcej. To już jest naprawdę kilkadziesiąt centymetrów, już nawet za chwilę aż za kolana będziemy mieć tej wody, więc naprawdę współczujemy mieszkańcom, którzy znaleźli się naprawdę w tej bardzo ciężkiej, w tej bardzo trudnej sytuacji. Próbuje właśnie przejechać ciężarówka. Być może uda się, no taka dostawcza, tak zwana do 7,5 tony, no ale widzimy, że tej wody ma bardzo, bardzo dużo, co najmniej do połowy koła to sięga pomimo wysokiego nadwozia. Może jeszcze chodźmy tam na chwilkę, dosłownie na kilkadziesiąt sekund na drugą stronę i zobaczmy, w jaki sposób to wszystko wygląda, w jaki sposób tutaj mieszkańcy podejmują te działania. Jeden samochód, drugi samochód, trzeci samochód, które ugrzęzły. No, sytuacja rzeczywiście niecodzienna, także już powoli wracając, przenosząc się do studia, oddając głos Michałowi Rachoniowi, jeszcze pokażmy naprawdę te obrazki na zakończenie, bo tu jest naprawdę, proszę państwa, z każdym metrem, który przejdziemy, z każdym metrem jest coraz więcej tej wody. Sytuacja naprawdę niecodzienna w Warszawie, która ma dziś miejsce. No i państwo właśnie mogą teraz zaobserwować zarówno samochód ciężarowy, który chyba niestety również ugrzązł w tej wodzie i widzimy. Dzień dobry panu. No, bardzo tutaj ogromna tragedia. Od kilku godzin pan próbuje się z tym uporać? Od rana? Jasne. No tutaj też mieszkańcy rzeczywiście nie chcą koniecznie udzielać informacji, bo rzeczywiście to jest bardzo, bardzo duża tragedia, jaka dziś spotkała mieszkańców wielu warszawskich dzielnic, w tym między innymi Mokotowa. Cały czas jesteśmy na miejscu, przyglądamy się sytuacji. No jedno jest pewne, na pewno tej ulicy sforsować się nie da. Michał Gwardyński, szanowni państwo, na ulicach Warszawy. No cóż, kilka tak. Ostatnich godzin, wczoraj od godziny 20 ulewy w okolicach, w całej Polsce, ale w okolicach Warszawy również. Dziś rano totalny paraliż komunikacyjny, który to już raz, druga połowa sierpnia w Warszawie oznacza dokładnie
takie sceny. Michale, uważaj na siebie. Michał Gwardyński, jak państwo widzą, relacjonuje i pokazuje to, co dzieje się na ulicach Warszawy. Nasz dron lata również nad zamkniętą trasą S8. Tutaj widzimy, jak to wygląda. Woda znajdująca się pod tymi, nazwijmy to, baldachimami, no, powoduje, że trasa jest nieprzejezdna. To jest znowu to samo miejsce, w którym widzieliśmy dokładnie te same sceny kilka lat temu, w czasie, kiedy kolejne awarie czajki następowały chwilę po, no właśnie, tego rodzaju miejscach. To są sceny, nasze kamery są w tej chwili w Warszawie, nasi reporterzy są tam, gdzie przynajmniej da się dojechać. No, Michał Gwardyński, słyszeli państwo, miał być jeszcze w trochę innym miejscu, ale dojechał tam, gdzie dojechać się da. My kontynuujemy rozmowę z Marcinem Przydaczem. Witam serdecznie, panie ministrze. No, przepraszam, dobry, że to wszystko w takich trochę innych okolicznościach dziś. Ale cieszę się, że planowaliśmy, że jesteśmy tutaj mimo tych trudnych okoliczności przyrody. Po trzech godzinach, jak się okazuje, przejechanie 50 km z okolic Warszawy do centrum Warszawy może zająć 3 godziny. Panie ministrze, rozmawialiśmy już na ten temat z Piotrem Kieragą. Pan rozmawiał o tym, co się dzieje w tej chwili w Warszawie. My te obrazki zostawimy po to, żeby państwo, wyjeżdżając, jeśli ci z państwa, którzy mieszkają w okolicach Warszawy, jeszcze nie wiedzą, co się dzieje, to proszę mieć świadomość, że tak wygląda w tej chwili centrum. Ale przejdźmy do spraw, które dzieją się w tej chwili w międzynarodowej polityce, którą pan się zajmuje i zajmował przez wiele lat. Jak pan rozumie sygnały, które płyną do nas z Republiki Federalnej Niemiec i z Federacji Rosyjskiej w pewnym sensie? Ponieważ okazuje się, że Federacja Rosyjska zgłasza pretensje do rządu niemieckiego, że ten zbyt wolno prowadzi postępowanie w sprawie wysadzenia Nord Stream 2. W tle pojawiają się sugestie, że być może Polska będzie musiała płacić odszkodowania za Nord Stream 2. Jesteśmy już w takim miejscu, że za miesiąc, dwa, trzy, może pół roku na arenie międzynarodowej to Niemcy będą zgłaszać roszczenia odszkodowawcze względem Polski, a nie my żądania reparacji względem Niemiec? Dzieje się coś, przed czym przestrzegaliśmy od wielu, wielu miesięcy. Przestrzegaliśmy, że to Zeitenwende, ta wielka zmiana, do której rzekomo miało dojść w pełni w Niemczech, myślenia o polityce wschodniej, o polityce rosyjskiej, że ta zmiana wcale nie musiała być trwała i wcale nie musiała być taka dogłębna. Coś, czego obawialiśmy się wtedy, kiedy my rządziliśmy, dzisiaj rzeczywiście zaczyna przybierać swoje kształty, że ta polityka niemiecka i myślenie o Rosji, które kształtowało się przez 300 ostatnich lat, no nie jest tak łatwe do zmiany, prawda? Że środowiska biznesowe przede wszystkim, ale także i polityczne, zaczynają wysyłać sygnały chęci jakiejś dyskusji, powrotu do dialogu, być może finalnie do business as usual z Rosją. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że także i nacisk opinii międzynarodowej, opinii społecznej i nacisk takich państw chociażby jak Polska, której powinno tym bardziej zależeć na dalszej izolacji Rosji, na dalszej polityce odstraszania Rosji, po prostu osłabł. Premier Morawiecki, prezydent Andrzej Duda, wtedy kiedy działali w tym tandemie, bardzo często no, stawiali urząd kanclerski w sytuacji troszkę bez wyjścia, prawda? Proponując różnego rodzaju działania na kierunku wschodnim, a jednocześnie budując koalicję wsparcia w Europie. Dzisiaj takich propozycji ze strony Donalda Tuska nie ma, wręcz przeciwnie. No jest polityka, powiedziałbym, zgiętego karku wobec urzędu kanclerskiego, czego byliśmy świadkami podczas wizyty kanclerza Scholza w Warszawie, więc także i w Berlinie podnoszą się takie głosy o chęci no, zmiany delikatnie tego paradygmatu polityki wobec Polski, wobec Ukrainy, no i powrotu do dyskusji. Panie ministrze, to ja za chwilę spytam jeszcze o to, co zresztą wczoraj Katarzyna Guiska w swoim programie wspominała o treściach, które znajdują się i pytała o to pana ministra Czarnka, o treści, które znajdują się we wspólnym polsko-niemieckim podręczniku. Ja za chwilę o to spytam, ale może pozostańmy jeszcze przez chwilę przy tym, co dotyczy tej wielkiej polityki w związku z trwającą ukraińską ofensywą na kierunku Kursk. No to do tej pory byliśmy przekonani, że ofensywa kurska oznacza zupełnie co innego. No w tej chwili wiemy, że właśnie takie działania prowadzi Ukraina. No i słyszymy przedziwne komunikaty ze strony niemieckich mediów. Frankfurter Allgemeine Zeitung informuje, że kanclerz wydał polecenie, aby negatywnie rozpatrywać wszelkie wnioski ukraińskie o pomoc militarną. Później dementi ze strony niemieckiego rządu w tej sprawie. No wydaje się, że jeżeli jest oczywistym, że Rosja zaatakowała Ukrainę i przejęła jej terytorium, to wsparcie Ukrainy w czasie, kiedy ta prowadzi działania ofensywne z sukcesami, powinno się
zwiększać, a nie zmniejszać. Jak to rozumieć? No, myślę, że rozumieć to właśnie cały czas w tej samej perspektywie. No, chęci ze strony Niemiec do jakiegoś wygaszenia tej sytuacji na wschód od naszych granic, od granic Unii Europejskiej. Niemcom często nie mieści się w głowie to, że coś na wschodzie Europy może się dziać niezgodnie z, jakby z wyobrażeniem ich, ale także i oczywiście z często wyobrażeniem Niemiec. No, fakt, że Ukraina, państwo zaatakowane przecież, może odpowiedzieć czymś podobnym, no w ogóle się nie mieści w głowie politykom niemieckim. No ja rozumiem, że ofensywa kurska czy bitwa na Łuku Kurskim przywołuje te historyczne skojarzenia, ale Ukraina ma prawo do zadawania takich ciosów, które finalnie będą prowadziły do wzrostu jej znaczenia także i na polu walki. No skoro nie może odbić w niektórych miejscach swoich własnych terytoriów, no to zadaje cios Rosji tam, gdzie ona jest słabsza, po to, aby również móc wykorzystywać to jako instrument czy narzędzie polityczne. Dziwię się, że Niemcy na to tak reagują, ale patrząc na ich całościową politykę i patrzenie na Rosję, to już być może takie zupełnie dziwne nie jest. Natomiast dziwi mnie przede wszystkim to, że nie ma Polski i polskiego głosu w tej sprawie. Tak? Ja rozumiem, że Ukraina sama popełniła błędy w ostatnim czasie, stawiając trochę bardziej na Niemcy niż na Polskę. Okej, można wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski, ale jednak w naszym interesie jest to, aby Rosja przegrywała tę wojnę i w naszym interesie jest także i naciskanie na naszych zachodnich partnerów, aby kontynuowały wsparcie wojskowe. Mówię tutaj o wojskowym wsparciu dla Ukrainy. To się nie dzieje. Pan wspomniał o tym, jak wygląda w tej chwili polska polityka. No i po tych słowach dotyczących wypowiedzianych przez polskiego premiera o tym, że ci, którzy odpowiadają za Nord Stream, powinni w tej chwili siedzieć cicho. Z Niemiec odezwały się następujące głosy. Między innymi pan Thorsten Benner, jeden z szefów wpływowych niemieckich think tanków, użył takiego sformułowania. Jeśli taki jest podatek od posiadania w charakterze wspólnika, współpracującego, kooperatywnego polskiego premiera, to jestem szczęśliwy, że mogę go zapłacić. Co to w ogóle oznacza? Znaczy, przedstawiciel niemieckiego establishmentu politycznego mówi o polskim premierze, że on jest kooperatywnym politykiem i że to jest podatek, który Niemcy mają płacić. Znaczy, wysłuchanie oczywistych słów to jest jakiś podatek? Co jest z drugiej strony tego właśnie, podatku? Znaczy, to jest taki eufemizm, kooperatywny, współpracujący premier, ale tak naprawdę chodzi o to, że to jest premier o charakterze proniemieckim, prawda? Więc Niemcy mówią, no dobrze, za cenę tego, że w innych sprawach osiągamy swoje cele w polityce względem Polski, że Polska się godzi na to, albo nie realizuje projektów, które mogły być konkurencyjne wobec gospodarki niemieckiej, to, że raz na jakiś czas tam premier coś napisze na Twitterze, choć wszyscy wiemy, że to przecież jest tylko pod publikę, tak żeby Polacy też się poczuli, że ich premier no już nie jest taki zupełnie poddany polityce niemieckiej, to ten podatek w postaci niby tych tam słów na Twitterze krytyki możemy przyjąć, bo są tutaj ważniejsze sprawy, bo CPK jest zwolnione, prawda, bo Atom zwalnia, bo port kontenerowy w Świnoujściu nie powstaje, bo Odra okazuje się nie będzie drożna, a wręcz będą tam tworzone jakieś parki narodowe, byleby tylko nie były konkurencyjne szlaki transportowe dla Niemiec. To jeżeli ceną za to, tak mówi niemiecki establishment, jeżeli ceną za to, że polska gospodarka przestaje być konkurencyjna wobec gospodarki niemieckiej, ma być to, że raz na jakiś czas premier Polski, trochę mrugając okiem, skrytykuje nas, Niemców, na Twitterze, to powiedzmy, że jesteśmy gotowi na taki podatek. Tak to widzę. Panie ministrze, wczoraj mówiliśmy o tym na naszej antenie, wczoraj komentował to minister Czarnek. Kiedy przyglądaliśmy się i przeglądaliśmy również wczoraj w naszej redakcji treści, które znajdują się we wspólnym niemiecko-polskim podręczniku historii, to muszę powiedzieć, że włos jeży się na głowie. Uczniowie, którzy mają uczyć się z takiego podręcznika, dostają opis państw pod niemiecką okupacją w trakcie II wojny światowej. Opis życia w zasadzie normalnego w państwach, które podjęły się kolaboracji z totalitarnym reżimem Niemiec pod rządami Adolfa Hitlera.
I wśród zadań, które są postawione przed uczniami, jest odpowiedź na pytanie, czy warto kolaborować, czy może nie warto kolaborować. To jest, muszę powiedzieć, coś, z czym ja w żadnym podręczniku historii się nie spotkałem, a to akurat jeden z tych niewielu przedmiotów, których starałem się w szkole uczyć i czytać wszystkie podręczniki. Znaczy, co takiego się wydarzyło, że mamy tego rodzaju pomysły, no w zasadzie oficjalnie, no jeśli nie przyjęte, to już prawie przyjęte. No, panie redaktorze, po pierwsze, widać ewidentnie, że niemiecka polityka historyczna od wielu lat no, jest jakby nakierowana na cel rozmywania odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej i trochę dzielenia się tą odpowiedzialnością, że to nie Niemcy, tylko jacyś naziści, po pierwsze, a po drugie, nie tylko Niemcy, bo było wielu właśnie kolaborujących narodów, społeczeństw czy polityków, to po pierwsze, a po drugie, no, ewidentnie w tym wypadku widać, że chodzi o trochę poddanie, pokazanie znaków zapytania, no czy warto tak sprzeciwiać się tym siłom, które... Niemieckiej woli. Siłom, które przez historię toczą swoje walce. No czasami to są siły w postaci Adolfa Hitlera, czasami to są siły trochę innych nazwisk polityki niemieckiej, no ale czy warto rzeczywiście zawsze stawiać się, czy warto zawsze podnosić głowę i mówić, nie, my się na to nie godzimy. Czasami może dużo bardziej opłacalne jest właśnie schylenie głowy i powiedzenie, no dobrze, to skoro tak chce historia, tak chce wielki naród i tak chce wielkie państwo, to warto się na to zgodzić. To jest budowanie właśnie wśród młodzieży postawy nie takiej opartej o poczucie własnej wartości, o poczucie suwerenności swojego własnego państwa, narodu, swojej tradycji, tylko wpisywanie się w wielkie nurty historii. Kiedyś to były nazizm, później komunizm, dzisiaj to może być wokeizm, prawda, czy ta walka kulturowa, która toczy się przez gdzieś tam na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych, nie warto czasami, mówią tutaj, jak rozumiem, historycy. Ja zacytuję może, bo ja wiem, że to naszym widzom może wydawać się niebywałe, ale to ja mam przed sobą screeny z tego podręcznika. Jeden z punktów zadań, iść na współpracę z okupantem, no i tutaj jest Emil Hacha, był zależnym od III Rzeszy, prezydentem protektoratu Czech i Moraw w latach 39-45, w piątą rocznicę utworzenia protektoratu 44 roku wygłosił przez radio apel do narodu, no i tu jest właśnie o tym mowa, no i później czy nie, w 1941 roku adwokat Nansen napisał potajemnie z Oslo do Brytyjczyków, no i tutaj jest no, jakby odcięcie się od współpracującego Quislinga. No i zadania dla uczniów brzmią tak. Omów politykę okupacyjną Niemiec w Europie, powiedz, w jaki sposób wpływała ona na codzienność zwykłych ludzi. Codzienność zwykłych ludzi. No, jakoś o morderstwach niewiele tutaj jest. Wyjaśnij, czym była kolaboracja, jakie formy przybierała w okupowanej Europie zachodniej i północnej. Trzy. Współpracować z okupantem czy nie? Wykorzystując tekst z podręcznika, omów i oceń postawy przywódców państw okupowanych przez Niemców. To jest niebywałe. No to jest niebywałe, rzeczywiście. Jeżeli na takie rzeczy godzi się dzisiaj polski rząd, żeby w ten sposób wychowywać polską młodzież w duchu właśnie no, promocji de facto postawy kolaboracyjnej, prawda? No, bo jak rozumiem, po drugiej stronie ma być postawa Armii Krajowej, ma być postawa tych wszystkich ludzi, którzy się sprzeciwiali okupacji, totalitaryzmowi, morderstwom, prawda, zabójstwom i tak dalej, no, niszczeniu tak naprawdę. No, nie ma już słów, które są w stanie w odpowiedni sposób to opisać, co się działo przecież w Polsce w czasie II wojny światowej. I z jednej strony będzie to pokazane, prawda, do czego doprowadziło, do śmierci, zniewolenia, zniszczenia, a z drugiej strony, no jednak kolaboracja, która jak widać się być może niektórym opłacała, no bo zachowali swoją tkankę i tak dalej, i tak dalej. Bo pomagało to odpowiedzieć to na pytania dotyczące codziennego życia. Tylko pytanie, kto finalnie doprowadził do zwalczania systemu nazistowskiego? No bo Niemcy dzisiaj będą mówić, no zostały uwolnione od nazizmu, ale tak naprawdę ktoś przede wszystkim musiał pokonać tych nazistów, a to się odbyło czynem zbrojnym, no, a nie kolaboracją. Nie dało się pokonać tych nazistów, za uwolnienie, od których Angela Merkel i Olaf Scholz dziękowali aliantom, zapominając tak o tym, że naziści to po prostu wybrani w wolnych wyborach przez Niemców. W demokratycznych wyborach rządzący wówczas tym państwem ludzie z partii NSDAP. Marcin Przydacz, dziękuję uprzejmie za bardzo to dziękuję. Spotkanie. To jest program, to jest wydanie specjalne na antenie telewizji Republika. Tak wygląda sytuacja w mieście stołecznym Warszawa. Kompromitacja
Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski umieścił na X-ie swoją wypowiedź, w której zapowiada, że wszystko jest pod kontrolą, że wszystko jest świetnie. Wielogodzinne ulewy spowodowały w kilku miejscach Warszawy podtopienia. Nieprzejezdna jest w tej chwili trasa S8 czy węzeł przy lotnisku Chopina. Takie tam dwie drobnostki. Nie ma żadnych utrudnień w kursowaniu metra. Naziemny transport publiczny koordynujemy z policją tak, aby omijał miejsca niedostępne przez zalania. Omijajcie zalane miejsca i wybierajcie dziś WTP Warszawa. W nocy odbyliśmy wspólny sztab z udziałem przedstawicieli wojewody, straży pożarnej, policji miasta. Jesteśmy w bieżącym kontakcie i działamy, aby jak najszybciej usunąć skutki ulewy. Jak najszybciej. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy. To jest wydanie specjalne na naszej antenie. A ja przypomnę tylko, że z nami są, no właśnie, trochę późno, ale jesteśmy. Agnieszka Siewierniak-Macierowska, Wojtek Mucha, Wojciech Szymczak, witam was. Wojtku, zwracam się do Wojtka Muchy. Ty co prawda jesteś Krakus, ale w Warszawie spędziłeś bardzo dużo czasu i spędzasz dużo czasu. No to nie jest pierwszy raz, kiedy widzimy takie sceny w tych samych miejscach, w tych samych okolicach. Parę lat temu one skutkowały również tak zwaną czajką 1, czajką 2. Powiem więcej, ja nawet teraz jestem w Warszawie, w mieście stołecznym, więc śledzę to na bieżąco również przez okno. Co prawda u mnie w centrum Warszawy jest spokojnie, ale rzeczywiście ruch na ulicach jest mniejszy. Rozumiem, że ci, którzy do centrum Warszawy usiłują się dostać, mają duże problemy z tym. To już pamiętamy doskonale czajkę, pamiętamy te prozaiczne, wydawałoby się, historie, które nie powinny zaskakiwać samorządowców, a jak widać samorządowców, czy to z Warszawy, czy wcześniej również z Krakowa, bo w Krakowie kilka lat temu spadł tak duży deszcz, o którym mówiono, że taki deszcz nie pojawiał się w Krakowie od kilkuset lat i w ten sposób władze tłumaczyły to, że nie mogą sobie z nim poradzić. I kilka tygodni później spadł deszcz podobny i już nic podobnego nie mówiono. Więc widać, że samorządy zarządzane przez Platformę, choć w Krakowie to był prezydent Jacek Majchrowski, niezbyt sobie radzą z taką prozą. Często, jak rozumiem, mają inne problemy na głowie, takie jak autopromocja czy promocja różnego typu zjawisk, o których też mówimy na antenie Telewizji Republika. No, jakąś tam kartę trzeba podpisać. Trzeba podpisać wiadomo, kartę, zorganizować parę. Kuwerty, od tych pierwszych liter tam klawiatury, to na pewno o te rzeczy chodzi. Wojciech Szymczak, no takie obrazki, które, ja wiem, one dotyczą, patrzymy w tej chwili na stolicę Polski, ale przecież słyszeliśmy o podobnych sytuacjach w bardzo wielu innych miejscach. No, ja mam w pamięci podobne ulewy w moim rodzinnym Gdańsku, które bardzo często kończyły się tragicznie. Co więcej, zawsze mniej więcej w tych samych miejscach, wiadomo gdzie. Tak to wygląda między innymi w zabetonowanym centrum Gdańska, Wrzeszcza, gdzie ta woda potrafi się zbierać w takich okolicach i nieść również, mieć żniwo również tragiczne. No i taka, przynajmniej z tego tweeta, który umieścił Rafał Trzaskowski, zieje taka, no nawet nie wiem, jak to nazwać. Wszystko jest w porządku, wszystko jest pod kontrolą, nic się nie dzieje, działamy. Drodzy warszawiacy, nie wsiadajcie po prostu do samochodów, Wojciech Szymczak. Ja mam takie porównanie, no bo przecież w Gnieźnie w tym roku przeszła olbrzymia nawałnica z gradem, co też przecież było transmitowane w Telewizji Republika, ale jeszcze gorsza, tak jak wspomniał redaktor Mucha, której Gniezno nie widziało od stuleci, była w 2017 roku. Tam nawet nie chodziło o tyle o deszcz, co o silny wiatr, który nie dość, że łamał drzewa i zrywał dachy nawet z katedry gnieźnieńskiej. Ale mam takie porównanie, bo wtedy jeszcze w tę samą noc, w którą to się wydarzyło, przyjechał do Gniezna ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, żeby osobiście zapoznać się ze stratami, które się w Gnieźnie wydarzyły, więc reakcja wtedy była natychmiastowa. A teraz ten tweet prezydenta Trzaskowskiego, który pisze o tym, że tak naprawdę nic się nie dzieje, tylko mieszkańcy mają się przesiąść na amfibie publiczne albo na, nie wiem, tramwaje wodne, to jest coś skandalicznego, bo to nie tylko pozalewane ulice, ale to są pozalewane garaże, to są pozalewane piwnice, to są pozalewane samochody, straty w majątku ludzi w takim wielkim mieście to pewnie idą w setki
tysięcy, jak nie w miliony złotych, więc nie wiem, co muszą czuć ci ludzie, którym prezydent... Ja mam wrażenie, że tu jest jeszcze jedno pytanie, to do Agnieszki Siewiereniuk-Maciorowskiej, bo to nie jest tak, że ta sytuacja w jakiś sposób nas zaskakuje. Ja sam przypominam sobie rozmowy ze specjalistami, którzy mówili wielokrotnie w mieście stołecznym Warszawa, zresztą pewnie w wielu innych miastach w Polsce, przepustowość kanalizacji, która jest tu wybudowana wiele lat temu, jest niewystarczająca, a zdaje się właśnie to w związku z tym widzimy w tej chwili człowieka, strażaka, który zajmuje się no właśnie kanałami burzowymi. I to są rzeczy, które wymagają, ja wiem, że bardzo nie lubią tego słowa politycy, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, ambitnych, wielkich, dużych projektów. No i to są projekty, które podejmować, inicjować mają właśnie rządzący. No, Rafał Trzaskowski nie jest pierwszy tydzień i pierwszy miesiąc prezydentem miasta stołecznego Warszawy. No i o tych projektach wielkich w tych kwestiach jakoś zbyt dużo nie słychać. Po pierwsze, chciałam zauważyć, że ruch w Warszawie odbywa się płynnie, bardzo płynnie. I taki komunikat powinien wylecieć z ratusza warszawskiego, to po pierwsze. Że nawet na belce go powinniśmy umieścić. No tak, no to powinno być już dawno na belce, że ruch w Warszawie odbywa się płynnie, zgodnie z prawdą. W Białymstoku też mieliśmy takie sytuacje. Mamy tutaj miejsca, które są stale zalewane przy każdym większym opadzie deszczu. Ja nie mówię o deszczach nawalnych czy ulewnych, ale przy każdym większym deszczu. W tym roku akurat takich deszczy tutaj nie było prawie, że w ogóle. Ale w poprzednich latach ja już nawet nazywałam takie jedno miejsce Aquapark Wierzbowa. To jest po prostu park z atrakcjami tam dla rodzin. No i on po każdym dużym deszczu po prostu pływa. Ja powiem w ten sposób, to są efekty, bo ja wielokrotnie jakby tym tematem zalewania miasta zajmowałam się u siebie i w końcu doczekałam się odpowiedzi po długim czasie od jednego z zastępców prezydenta, który mi odpowiedział, że no to są efekty tak zwanej zabudowy szczelnej. Czyli po prostu no to jest asfalt, beton, kamienie i tego mamy efekty. Ja naprawdę powiem, że nie mamy w tej chwili czasu, ale w dużym skrócie powiem tak. Miasta, duże miasta właśnie sobie zabetonowały tereny różnego rodzaju, wycięły drzewa, trawniki, zabudowały korytarze wietrzenia, stąd powstają takie chmury ciepła nad miastem, bo powietrze nie ma jak się poruszać. Powstają wtedy właśnie takie jakby no, anomalie pogodowe, które się gromadzą w danym miejscu. Czy anomalie pogodowe były, są i będą, niezależnie od tego. Ale jakby ta sytuacja związana z korytarzami wietrzenia, z wycinką drzew, zieleni, zniszczeniem trawników powoduje właśnie to, co w tej chwili widzimy w Warszawie i pewnie w wielu innych miastach również. Widzimy, że Warszawa jest Wenecją Północy na naszej belce w tej chwili. Proszę Państwa, ja może jeszcze zacytuję, bo to a propos tego, co powiedziałaś, Marcin Szybczak, nasz redakcyjny kolega, tweet Rafała Trzaskowskiego skomentował właśnie w taki sposób, że może po prostu jeszcze więcej, a może betonować, zabudować bez pamięci, likwidować skwery, oddawać każdy najmniejszy nawet skrawek ziemi pod zabudowę, wtedy będzie tak. No właśnie, trochę tak. Tak to właśnie trochę wygląda. Widzimy z naszego drona zdjęcia pokazujące, jak wygląda w tej chwili przeprawa przez Warszawę. To są dwa środkowe pasy, te najważniejsze, takie tranzytowe pasy przez trasę S8 nad Wisłą. Z tyłu widzimy baldachimy, które są, pod którymi zalana jest ta sama część tej trasy, co zawsze. Wojtku, coś jeszcze dodasz? Wojtek Mucha, bo tak patrzę na zegar, będziemy dziś w tej skróconej. Staszek Stanów właśnie na Twitterze pisze i tutaj też się zgadzam, bo chciałem to powiedzieć, że przyczyną tego wszystkiego jest bardzo często również dość prozaiczna historia, to znaczy brud na ulicach. W Krakowie to widzieliśmy, w Warszawie też to się dzieje. Pozatykane studzienki kanalizacyjne, które często są pozalepione ziemią. Zresztą w Krakowie, kiedy zajmowałem się prasą lokalną, kiedy pracowałem w Dzienniku Polskim, Gazecie Krakowskiej, też zwracaliśmy uwagę, że często po prostu no, woda tam nie spływa, bo nie może się dostać. Często są to pozalepiane wszelkim brudem te studzienki. I tutaj bywa sprawa arcyboleśnie prosta, cytując klasyka. Choć oczywiście nie da się ukryć, że więcej jest tych ulew niż
niż bywało wcześniej, są bardziej intensywne i również to jest też wyzwanie dla włodarzy miast. No cóż, ja jednak namawiał wszystkich naszych samorządowców w Polsce, już niezależnie od tego, kto z jakiej jest partii politycznej, do jednak ambitnego traktowania materii, którą się zajmują i która została im oddana we władanie. Jeżeli wiadomo konsekwentnie od wielu lat, że tego rodzaju problem jest w mieście stołecznym Warszawa, to może warto zastanowić się nad tym, jak go rozwiązać i może skupić się bardziej na tym, a nie... Ja wiem, że kładka prowadząca do pewnego osiedla tutaj niedawno wybudowanego to jest bardzo ważna rzecz, no, dla mieszkańców tego osiedla i pewnie jeszcze paru uśmiechniętych osób, ale są też inne rzeczy istotne w takiej stolicy, takiego jednak dużego europejskiego państwa. Wojciech Szymczak? Tak, ja jeszcze na końcu chciałbym powiedzieć, że Poznań zalany nie jest. O 20:00 mamy protest pod biurem Platformy, jak co wtorek. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, a wy w tej Warszawie się trzymajcie, ratujcie swój dobytek i nie czytajcie tweetów Trzaskowskiego. No, Rafał Trzaskowski 7:00 umieścił tweet przygotowany wcześniej, mówiący o tym, że całą noc sztab kryzysowy pracował. Ja wczoraj koło godziny 23:00 jechałem tymi samymi trasami. Faktycznie lało, faktycznie był deszcz. Ale z drugiej strony to nie była największa nawałnica, jaką widziałem w swoim życiu. Agnieszko, twój komentarz jeszcze? Ja mogę tylko zaapelować do radnych różnych gmin w Polsce, żeby mądrze planowali zagospodarowanie przestrzenne i planowali również coś takiego, nie tylko zabudowę mieszkaniową, ale na przykład zbiorniki retencyjne, tereny zielone. Przyda się naprawdę, będzie mniej problemów. No właśnie, Wojciech Szymczak, Wojciech Mucha, Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, a w Studio 2 jest już, mam nadzieję, Adrian Klarenbach, Polska. Nie. Dzień dobry Państwu, proszę Cześć. Państwa, trochę kuchni naszej telewizyjnej pokazujemy, ale szykujemy się, proszę sobie wyobrazić, że dziś mamy 5 gości, z czego 4 jest razem z nami w studiu telewizyjnym. Proszę bardzo. Udało się gościom dotrzeć. Nic tam dotrzeć. Zalane nie jest, nic nie masz weź, bo to u mnie nie, w ogóle trochę... spokojnie, amfibie poszły w ruch, ludzie dopłynęli, dojechali, znaczy się. Niektórzy przynajmniej. Przynajmniej niektórzy, to prawda. A ty jak? Widziałem, no ja słyszałem, godzinki, że miałeś trzy godzinki w samochodzie, trzy godzinki. Dzisiaj, nie, to tak elegancko, jest. Elegancko, no, naprawdę. Mogłem w związku z tym, stojąc w korkach, spróbować zdiagnozować sytuację i zobaczyć, że nie jestem jedyną osobą, która ma problem, żeby dojechać do miasta i nie tylko z jednego kierunku. Słuchaj, a tak szybko sobie otwierałeś na przykład i stojąc zawierałeś nowe znajomości, czy nie? Nie, no tak, wiesz, atmosfera była taka, nazwijmy to, lekko napięta. Mam wrażenie, że wszyscy się gdzieś spieszyli i jednak nie mogli dojechać. Ale poczekaj, ale jak się mogli spieszyć, jak stali? No właśnie, to jest ten powód. Natomiast no, to jest tak, że za bardzo nie było wiadomo. To tak trochę wyglądało, że jakiś wypadek czy coś. Nie, to nie wypadek. To zwykła woda, deszczyk popada, troszkę deszczyk. Ale szukajmy pozytywów. Proszę Państwa, wszystko świadczy o tym, że jesteśmy gotowi. Gotowi do tego, żeby nie czekać na rok 2040 czy 2044. Chyba dyscypliny pływackie wszystkie jesteśmy w stanie dzisiaj rozegrać. Słuchaj, dyscypliny pływackie byliśmy w stanie rozegrać w czasie, kiedy otwierany był Stadion Narodowy. Pamiętam. Przypominam, znana historia. Co prawda chóru nie będzie, czy tam nie będzie kabaretu, będzie chór, nie będzie meczu, będzie... pływanie. Michał Gwardyński, jak Państwo widzieli, już postanowił sprawdzić, jak tam ta sytuacja wygląda, ale tak naprawdę my tu sobie z Adrianem dworujemy, no ale nie do śmiechu jest wszystkim tym, którzy właśnie w tej chwili, tak jak widzimy, albo nie są w stanie dojechać do pracy, albo po prostu no, mają uszkodzone samochody, albo z jakiś w wyniku tego, co się dzieje, no, nie mogą normalnie robić tego, co dziś robić chcieli, powinni. Dla wszystkich, proszę Państwa, włodarzy, dla wszystkich samorządowców mam dobrą radę. Idźcie wzorem Warszawy. Lejcie więcej betonu. Naprawdę więcej betonu, bo to jest stanowczo za mało. Więcej betonu. Więcej. Więcej. Będzie dobrze. Marcin Szybczak to wrzucił na X-a. Adrian Klarenbach powtarza ten apel, a ja wraz z wami. Po 9:00, po 10:00, po 11:00. To dzisiaj powiedz tak. Nie lecę na kolegium, ale płynę na kolegium. Przemieszczam się zgodnie z zasadą, o której powiedziała Agnieszka Siewiernik-Maciorowska, że ruch w stolicy jest dzisiaj płynny. A zasada, proszę Państwa, jest prosta, cytując klasyka.
skoro był opad wody i ta woda stoi, to ta woda ma to do siebie, że ona spływa. I to gdzie spłynie? Do morza. I elegancko będzie morze. Przy okazji zabierze z sobą te śnięte ryby, które jakoś tak mam wrażenie, z jednej strony uśmiechnięte, a z drugiej strony jakoś tak osierocone. Nie wiem, gdzie jest tam ten poseł na Leśnikarskim. O czym ty opowiadasz? Ty budzisz niepotrzebnie emocje w społeczeństwie. To jest, ja wiem, pani to jest minister klimatu i środowiska. To jest pisowska narracja, jak tak. Wczoraj, tak jest, usłyszeliśmy na antenie naszej konkurencji. Ale to Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, tak, ale on, zdaje się, on mówił co innego kiedyś, co innego teraz, bo to punkt widzenia no zależy od punktu siedzenia. Była inna sytuacja z tak, natomiast ja chciałem, proszę państwa, przywołać taki jeden tylko fragment wczorajszej wypowiedzi i to tak z głowy będę cytował. Pani minister od klimatu i od środowiska, notabene koleżanka pana posła Pietrykowskiego, która jest już razem z nami, wczoraj zamiast się śniętymi rybami zajmować, to ona nie robi z tego zagadnienia i tematu, bo niby po co? Związki partnerskie są najważniejsze. No, tak. Proszę bardzo, nie wiedziałem. Widzisz, no. Ale coś się zmieniło w tej kwestii? Czy jakaś ustawa przejdzie? Ktoś czy nie? Czy aż tak? Nie, ale jest taki stary dowcip i być może ktoś, pani ministrze Henning-Klosce, go opowiedział. Jest taka sytuacja, proszę państwa, troszkę absurdalna, bo państwo wodę widzą, ale jest taki dowcip z Janem i z Jaśniepanem, jak biblioteka płonęła, nie? I tam Jaśniepan woła Jana raz i mówi: Janie, szklankę wody. Za chwilę: Janie, szklankę wody. Trzecim razem: Janie, szklankę wody. Jan pyta: panu się pić chce? Nie czas, Janie, na pytania, kiedy biblioteka płonie. No, to jest właśnie taka sytuacja. Wypisz, wymaluj analogię do dzisiejszych czasów. Po co lać wodę? Po co się zajmować śniętymi rybami? Po co hydrologią się zajmować, skoro można związkami partnerskimi? I to jest takie panaceum. Nie wiesz, o czym gadać? Benz, związki partnerskie. Pięknie, no. Słuchaj, nie zastanawiasz się, co zrobić, zrób to, co ci wychodzi najlepiej. A tym ludziom dyskusje dotyczące związków partnerskich wychodzą dużo lepiej niż na przykład dyskusje dotyczące KPO, jak słyszeliśmy parę dni temu, jak generalnie dotyczące wszystkich innych spraw. Powiedz mi, czy ty już miałeś okazję zapoznać się z podręcznikami? Ja pytałem Marcina Przydacza przez nią, to z wspólnym polskim. Nie, ale chętnie, jeżeli masz, to bardzo sprawiło przyjemnością zagłębię się fajny w lekturze. Bardzo fajny podręcznik, ja to już cytowałem naszym widzom. Słuchaj, widzowie są, znaczy widzowie, uczniowie, przepraszam, widzowie to tylko tak, że tak powiem przy okazji, są w jednym z tych podręczników zaznajomieni z dwoma perspektywami podejścia do historii II wojny światowej. Ja w ogóle jestem zaskoczony, że o II wojnie światowej mowa jest w niemiecko-polskim podręczniku, bo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec w historii XX wieku II wojny światowej nie ma, taki byt nie funkcjonuje. Tam jest tylko Auschwitz i tam w 1938 roku coś się działo w Monachium, a potem Niemcy weszli do NATO. No ale jednak w tym podręczniku są właśnie dwie postawy. Emil Hacha, zależny od III Rzeszy prezydent protektoratu Czech i Moraw. Z drugiej strony adwokat Nansen, który przedstawiał w imieniu Norwegów punkt widzenia taki, że jednak nie należy współpracować. No i na dole masz zadanie dla uczniów i to zadanie brzmi tak. Współpracować z okupantem, czy nie, wykorzystując tekst z podręcznika, ten jeden i drugi, omów i oceń postawy przywódców państw okupowanych przez Niemców. Jak ci się podoba? Nie będę sobie robił jaj, przepraszam bardzo, ale to tak troszeczkę tak głupawo. No. No, widzisz, nie. To nie jest moja bajka całkowicie, a to jest tylko i wyłącznie ogłupianie dzieci i nic poza tym. No nie, to jest relatywizowanie historii, to jest ewidentnie, nawet nie widać, nie czuć, nie słychać, ale to można przeczytać, czy nawet już nie trzeba tego czytać, bo wiadomo, w czym jest rzecz. No. Ale zobacz, że to jest, bo oczywiście można spojrzeć na to tylko i wyłącznie w perspektywie tego, jak interpretować będziemy historię. Okej, nawet można spojrzeć na to z takiej perspektywy. Dobrze, Niemcy mają świadomość tych roszczeń odszkodowawczych, reparacji, a więc to starają chyba się kształtować strony. Poczekaj, no, za chwilę jak tam Nord Stream, wiadomo, ale spójrz na to jeszcze z jednej perspektywy. Kształtowanie postawy, w której tłumaczy się dzieciom, że nie warto walczyć o własną państwowość, o własną suwerenność, o naród, jest
otwarciem drogi do tego, żeby w perspektywie lat 10-15, w momencie, kiedy ci ludzie będą dorastać, powiedzieć im, słuchajcie, no dajcie spokój, no po co komu jest ta niepodległość, po co komu jest ta suwerenność, po co jest wam w ogóle ta polskość, po co jest wam ten język polski, po co wam ta polska złotówka, po co wam wreszcie, no i tu wracamy. No i dokończ, no i dokończ. Skoro po co wam CPK, skoro jest w Berlinie, no? Nie, ale nie, to nie będzie takie tłumaczenie. Tłumaczenie jest już od jakiegoś czasu proste. Skoro jesteśmy wszyscy Europejczykami. Na to zwróć uwagę. No właśnie. Ja wczoraj miałem bardzo ciekawe spotkanie z takim znajomym naszym widzem na sali sportowej. Człowiek, który ogląda nas od lat, i on mówi właśnie tak, że sobie rozmawia też tam ze swoimi znajomymi, z tymi znajomymi, którzy no nie tak dawno podejmowali decyzje dotyczące tego, jak przez najbliższe 4 lata mają się kształtować losy Polski. I oni w tej chwili patrzą na podwyżki, które były dla nich obiecane. I oni mieli obiecane podwyżki pensji. No i te podwyżki pensji się nie zrealizowały. Ale poczekaj, jaka to grupa zawodowa? Nauczyciele, ale zrealizowały się za to podwyżki prądu. No i ten mój rozmówca mówi, ja im wtedy mówię, macie co chcieliście i jakbyście chcieli ewentualnie zmienić sytuację, to proszę bardzo, kierunek szparagi. W gruncie rzeczy, i dlatego o tym wspominam, takie kształtowanie wizji przeszłości po to, żeby projektować przyszłość, do tego ma prowadzić. No właśnie, do szparagów. Żeby już więcej nie było takich problemów, że niemieccy przedsiębiorcy z branży rolnej mówią, no nie zgłaszają nam się ci Polacy do zbierania szparagów. Co a z kolei inżynierowie i lekarze, których przyjęliśmy, nie są zbieraniem szparagów zainteresowani. Michał, nie chcę być niegrzeczny, ale jest tak. 19 minut po godzinie 9. Senator Jan Filip Libicki czeka na spotkanie z naszymi widzami. A senator, proszę państwa, ma czas naprawdę co do minuty dzisiaj zarezerwowany. No, a z panem senatorem jesteśmy umówieni, że jak pan senator mówi, o której musi wyjść, to o tej musi wyjść. No Adrian Karenbach po 9, po 10, po 11. A ja państwa bardzo proszę na naszych belkach, na ekranie widać informacje na temat sposobów, w jaki wspierać można Telewizję Republika. Widzą państwo również taki kwadrat z tak zwanym QR-kodem, który obsługiwać można za pomocą telefonu komórkowego. Jeśli ktoś nie wie, jak to zrobić, proszę wziąć telefon komórkowy podłączony do internetu, włączyć aparat w tym telefonie i przez oko aparatu spojrzeć na ten QR-kod. Tam wtedy powinien pojawić się link, można go kliknąć i to przeniesie państwa na stronę Republika. Jeden klik, a na tej stronie internetowej można bezpośrednio wspierać naszą stację. Budujemy w tej chwili naszą nową siedzibę. Wpłaciliśmy dosłownie kilka dni temu całość pierwszej opłaty za pierwszy rok funkcjonowania na multipleksie. Przed nami nowe wyzwania, nowe programy. Już za chwilę będziemy ogłaszać nowe pozycje ramówkowe, ale to wszystko jest możliwe tylko dzięki państwa wsparciu. Bardzo o nie prosimy. Budujmy razem dom wolnego słowa. Do zobaczenia. Ja spływam na kolegium.